Dzień dobry, Szymon Koronowski. Znajdujemy się w Bednarach na targach rolniczych AgroShow. Zapraszam wszystkich do obejrzenia pokazu opryskiwacza polowego Hardy Commander Twin Force. Widzimy ciągnik Massey Ferguson opryskiwaczem Hardy Commander, który rusza na pole pokazowe. Jest to maszyna wyposażona w 27-metrową belkę typu Twin, czyli z rękawem powietrznym. Maszyna wjeżdża na wcześniej zmapowane pole i rozkłada belkę, żeby pokazać działanie systemu GPS. W pełni włączają nam się wszystkie sekcje i widzimy, jak zaczynają się od prawej strony po kolei przy nakładach sekcje wyłączać. Za chwilę zobaczymy, jak po kolei sekcje zaczną nam się wyłączać, czyli mamy pokaz rolnictwa precyzyjnego section control. Jak widzicie Państwo, po prawej stronie już belka zaczyna wyłączać nam kolejne sekcje. Następnie maszyna zawraca, operator wyłączył rękaw powietrzny i możemy zobaczyć, jakie było minimalne znoszenie cieczy przy włączonym, a teraz mamy porównanie przy wyłączonym. W tym momencie maszyna wjeżdża, podnosi belkę do góry i jedzie zrobić tak zwaną ósemkę. Możemy zobaczyć system działania systemu SafeTrack.